Jahren? Oh, ich hoffe, ich bin schon in Rente. Mieć jakiś projekt, jakiś pomysł na to miejsce, a ten pomysł może nawet już trochę jest. Dożyć. Wszystko na temat. No to w ogóle ja za 5 lat to muszę mówić perfekt po niemiecku. Za 5 lat, no, żebym cały czas była na tej ścieżce swojej akceptacji siebie. Więc wszystkim wtedy będzie łatwiej na pewno. Mnie samej i reszcie naokoło. W 5 lat chcę być w New Yorku. Chciałam, żeby w ciągu tych 5 lat przytrafiła mi się jakaś miłość taka mojego życia w końcu. Und bin öfter hier und ich glaube, ich bin immer noch mit Alicia zusammen. Pewnie jest połączony z oborą, która się buduje, ale pewnie się tak skrystalizuje dopiero właśnie za te parę lat. Przeżyć w zdrowiu, o własnych siłach. Móc pływać w jeziorze i na łódce i wystarczy, żeby reszta znajomych ich zdrowa była. A za 5 lat będę was kochał jeszcze mocniej. Pokoń. Za 5 lat mam nadzieję, że w Polsce będzie można kupić masło piernikowe. No jak to za 5 lat? Wózek i kocyk w kratkę. Nie wybiegam daleko w przeszłość. W przyszłość. Chciałem powiedzieć w przyszłość. Nie widzę, nie planuję dużo. A ja myślę, że za 5 lat to nic się nie zmieni. Że dalej będzie tak samo. Że wszyscy się spotkamy. Już dalej możemy robić to, co robimy dziś. Mam ogromną nadzieję, że za 5 lat akurat będą kolejne, że w ogóle będą te wybory i że no po prostu to miejsce, w którym część z nas mieszka, będzie jakoś wolne od takiej niechęci, podziałów, które są teraz. No, bardzo liczę na to, że za 5 lat po prostu będzie inaczej, że będzie może troszkę tak bardziej jak w Niemczech. Więc za 5 lat to chciałabym już być tak bardzo na swojej drodze do siebie, żebym już nigdy nie zboczyła z tej drogi. Za 5 lat... Co do kapsuły czasu? Do kapsuły czasu? Co wrzucić? Zdrowie psychiczne, dużo fajnych ludzi wokół. Faceta chcę mieć, takiego naprawdę. I się poukładać ładnie. I za 5 lat, Olka, trzyma się tego. Za 5 lat chciałabym być w zgodzie ze sobą, takiej totalnej, w moim miejscu, czyli w Dominikowie, z ogródkiem, z ciszą, spokojem, z dzieciakami. No i chciałabym, żeby PELiT zawsze było tym miejscem, gdzie się spotykamy, gdzie jesteśmy razem, gdzie się łączymy. Tym wszystkim takim fajnym. Za 5 lat plan jest taki, że wskakuję na 4. poziom menadżerski tej firmy, w której pracuję i zaczynam mieć jakby taką wolność finansową. Oder das hoffe ich. Ja, vielleicht gibt es auch schon den ersten Enkel. Und ansonsten hoffe ich eigentlich, dass alles so bleibt, wie es ist. Ale byłoby cudownie, jeżeli byśmy mogli poruszać się między Pielic a miastem i na przykład zimą pojeździć w jakieś inne miejsca.
ale lato spędzić tu i właśnie nie musieć pracować. Jakieś wspólne plany za 5 lat? Jakiś fajny urlop, co? Ale tak, Majorka. Na Majorkę jedziemy, widzisz? Nie Ameryka Południowa, tylko ja do Majorki. To ja miałam na mojego list. Drugiego kota. Drugiego kota! Wenn ich studiere, will ich auf jeden Fall was mit Tieren zu tun haben. Ich habe ein bisschen lieber. Ja, bardzo chciałabym uczyć się na medycynę. To są moje plany. Chciałabym pomóc moim rodzicom tutaj, co potrzebują pomocy w domie i wszystko. Ja chciałabym też tutaj mieszkać z moimi przyjaciółmi, z Nilą, Franką, Bianką i wszystkimi, które znamy. Chciałabym też pojechać jeden raz do Francji, tak samo. I potem chciałabym jeszcze pojechać do Tokio. Za 5 lat chciałabym dużo podróżować. Moim celem jest zostanie się na studia medyczne w Warszawie. Okej. Okay. A, i pomyślę na napisanie matury. Odnaleźć statek, rzucić palenie, z nich się kochać, no. A jaki byś chciał być? Co? Do zawodówki? No ja nie wiem co. To mówisz o studiach i zawodówce? A zawodówka to... A nie ty do techniki, bo tam techniki, a ja nie chcę być techniki. A jaki chcesz być? Chciałabym również się zająć moim ogrodem, z moimi kwiatkami. Nie tymi kwiatkami, tylko ciętymi kwiatkami. Rozkręcić swój kwiatkowy interes. Może w ogóle już pierwsze wnuki? Nie wiadomo. Nie wiem, ciągle tu przyjeżdżać, być szczęśliwy.